Co, co to za wydarzenie dzisiaj w Grudziądzu? Widzimy tutaj sporo kominiarzy, ilu ich jest i czym będziecie się zajmować, o czym będziecie debatować? Krajowa Izba Kominiarzy, oddział pomorski, zorganizował szkolenie. Cieszę się, że to szkolenie jest w Grudziądzu. Gościmy 80 kominiarzy z całej Polski. Jest to szkolenie podnoszące kwalifikacje kominiarskie. Przepisy budowlane, polskie normy. Wydarzenie będzie trwało 2 dni. I to jest jakby omówienie tych nowych przepisów, bo sporo zmian jest. To jest omówienie i nowych przepisów, i jakby pogłębienie wiedzy w przepisach dotychczasowych. Bardzo serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że wam się chciało przyjechać, że tu jesteście. Jest to jakiś sposób zadowolenia dla nas, że wam się chce tutaj przyjeżdżać. A przyjeżdżacie tutaj z całej Polski, od wschodu do zachodu i od północy do południa. Także witam was serdecznie. Witam naszych kolegów prelegentów. Na razie 3, 4 jeszcze dojedzie. Bardzo dziękuję, że chcieliście się przygotować dla nas, że chcecie tutaj z nami być i że chcecie się swoją wiedzą podzielić. Dziękuję Danielowi bardzo za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie, to szkolenie. I od nas tutaj z południa Polski taki drobny upominek, Daniel, dla ciebie. Z kominiarskim pozdrowieniem od nas kominiarzy, od Beskidzkiego Zajmu Kominiarzy. Wielkie brawa. Chciałbym również podziękować za współpracę, szczególnie tą związaną z Centralną Ewidencją Misyjności Budynków, kolegom Tomkowi Witerze, który wychodzi, nie wychodzi. Tomek, zostań. Rafał Dyda i Pepe Urbanowicz. Też mam dla was tutaj taki od naszych kolegów kominiarzy, z Kominiarzy, skromny upominek w ramach podziękowań za to, że razem walczymy na tym placu boju. Rafał, Tomek. Dziękuję. Chcę tylko państwu powiedzieć, że nie jest to łatwe zadanie i tutaj jakby dzięki jakby tej grupie, tutaj, która stoi, udaje nam się robić coś dla kominiarstwa, dla branży, dla nas wszystkich tutaj. Życzę wszystkim udanego dzisiejszego wykładu, wyniesienia wielu cennych informacji i zadawania jak najwięcej ilości pytań, bo macie kogoś tutaj dzisiaj pytać. Myślę, że można wykorzystać tych dzisiejszych prelegentów, zadawać pytania. Także życzę wszystkim owocnych obrad. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze bym wszedł w słowo, bo też tak jak kolega wspomniał, będziecie mieli tutaj grupę osób, która pracuje i współpracuje przy tym nieszczęsnym CEB-ie, więc ja liczę też gorąco na to, że znajdziemy chwilę czasu, żebyśmy my mogli się wsłuchać w wasz głos, a wy, żebyście mogli usłyszeć, co my mamy wam do powiedzenia w tej sprawie. Gościmy kominiarzy w Grudziądzu. Jaki cel jest tego spotkania? Nasze zadanie, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jest dość odpowiedzialne. Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników urządzeń grzewczo-kominowych, a zatem musimy być stale na bieżąco ze swoją wiedzą, doświadczeniem i wiecznie uaktualnić swoją wiedzę co do regulacji prawnych. Dlatego w dniu dzisiejszym i jutrzejszym jesteśmy tutaj akurat w Grudziądzu, choć muszę oczywiście powiedzieć, że Krajowa Izba Kominiarzy organizuje takie spotkania cykliczne. One się odbywają w całej Polsce, tematyka bywa różna. Natomiast cel przyświęca, tak jak powiedziałem na początku. Ilu kominiarzy jest i jakie tematy w ogóle będą poruszane? Wiemy, że sporo przepisów ulega zmianie czyli co, nadążacie za tymi przepisami? Tak, my musimy na tym nadążyć, tak jak powiedziałem, zbyt duża odpowiedzialność jest nam powierzona tutaj zarówno pod względem prawnym, jak i zaufania społecznego, zatem to szkolenie jest dla nas niezbędne, tak uważamy. Jest to jedna z roli Krajowej Izby Kominiarzy. Dbanie o interesy kominiarzy, ale też jakby dbanie o ich poziom wykształcenia, nazwijmy to, tego zawodowego. Natomiast no, dzisiaj tutaj mamy blisko 80 osób i myślę, że byłoby ich dużo więcej, aczkolwiek tutaj, jak panowie widzicie, kwestie logistyczne nas troszeczkę ograniczają, więc już mogliśmy powiedzieć, że z pewnością będzie kolejne takie szkolenie, aczkolwiek nie mogę obiecać, że w Grudziądzu. Czy macie w planie zwiedzanie Grudziądza?
Nie wiem, czy wystarczy nam czasu. Tak udało nam się ułożyć, że jesteśmy tutaj w piątki, w sobotę, więc tak jak wspomniałem tutaj na... Ale mieszkańcy byliby zadowoleni, gdyby tak 80 kominiarzy przeszło ulicami, żeby zobaczyć tyle szczęścia na raz. A to ja serdecznie zapraszam w maju do Bydgoszczy, ponieważ tam odbędzie się Święto Kominiarzy. Myślę, że będzie nas tam więcej i tam z pewnością będzie przemarsz. To zawsze jeden z punktów takiego naszego święta.